Kochani, tak naprawdę, kiedy zaczniecie poznawać miłość Boga, to zobaczycie, że ona naprawdę jest totalnie wolna od wszystkiego. Totalnie wolna. My nie jesteśmy tymi ciałami, my nie jesteśmy swoją osobowością, my tym nie jesteśmy. Nie jesteśmy rolą, którą odgrywamy, nie jesteśmy iluzją, w którą się bawimy. My jesteśmy kimś więcej. I my tego reżysera odkrywamy, bo się do niego dostrajamy i to jest Bóg, który bezwarunkowo kocha tak samo ciebie, jak twojego męża, jak twoje dziecko, jak sąsiada, jak twojego wroga, jak twojego szefa. On kocha ich tak samo. Bóg w nas, w każdym wie, bo jest jeden i my jesteśmy tym jednym Bogiem, który się rozdzielił na różne pola świadomości dusz. I z tej pozycji, ta esencja, którą przed chwilą przeczytałam, z tej pozycji najwyższego piętra, ty po prostu wiesz, że zrobiłaś to sama sobie, jako świat różnych częstotliwości, w które się obniżasz i podnosisz. Obniżasz, czyli inaczej zasypiasz, zapominasz, kim jesteś, schodzisz, ja to nazywam do ciemnej dupy, a później się odbijasz od dna, bo zbyt cierpisz i zaczynasz szukać, pytać, tak jak teraz pytasz, zaczynasz szukać, czytać i tak dalej, każdy ma swoją ścieżkę, aż w końcu zaczynasz się dostrajać i zaczynasz rozumieć, że chodzi tylko o wibracje i zaczynasz po prostu obserwować samą siebie i prosić, pragnąć jedynie miłości, bo zaczynasz rozumieć, że miłość jest największym w tobie GPS-em, która cię pionowo w górę ciągnie do wysokich stanów świadomości, w których ty po prostu kochasz wszystko jednakowo. Nie, że mąż, nie, że dziecko, nie, że bardziej, tylko jednakowo, bo we wszystkich widzisz to samo istnienie, które po prostu jest świadomością, obecnością wieczności, która wszystko w sobie zawiera. Więc jakbym miała kogoś kochać, coś kochać mniej, a coś kochać bardziej? Nie da się w takim stanie świadomości, dlatego że wiesz, że to wszystko jest twoim jednym stworzeniem. Dlatego światło kocha ciemność, miłość kocha ciemność. I kiedy się wdrapujesz na te coraz wyższe piętra, jest to twój własny wysiłek odśrodkowy, nikt tego za nas nie zrobi. Każdy tą drogę musi pokonać sam, poznając własne serce, tu przebijając się przez własną ciemność, żeby poznać tą świętą obecność, która ma ogromną miłość do ciebie. I to do ciebie ona ją ma. Do ciebie, to jest ważne, żeby zrozumieć. Bo kiedy to zrozumiesz, ta miłość się przebija przez cały twój opór małości, niedoskonałości, niezasługiwania, wszystkie choroby, które sobie w związku z takim myśleniem i czuciem się w tobie porozwijały w twoim ciele i w twojej duszy. Wtedy się przebija ta miłość do ciebie i kiedy ty zaczynasz ją absorbować, zaczynasz siebie kochać, siebie. A wtedy, kiedy siebie kochasz, jesteś spełniona i nie potrzebujesz miłości od nikogo, niczego od innych nie chcesz. Nie chcesz innych zaplątywać, osaczać, nie chcesz tego. I to jest, kochani, magia. Jesteś w wolności. I wtedy Bóg zaczyna zarządzać twoim życiem. I dopiero jego oczami, jego częstotliwością, ale piękna energia płynie, kochani, dopiero jego częstotliwością prawdziwie zaczynasz kochać innych, ale bez przywiązania do nich. To już nie jest miłość emocjonalna, bo to nie jest miłość, w której jest podszyte, że ty czegoś od kogoś oczekujesz i potrzebujesz. Nie ma żadnego parcia, jest ci wszystko obojętne, ponieważ ty kochasz tego jednego, którym powoli w tych stopniach się stajesz. I to jest prawdziwa miłość. I w takiej miłości ty prawdziwie kochasz i wtedy twoje pole się tak reorganizuje, tak się harmonizuje i tak się rozszerza, że prawdziwie dotykasz serc innych ludzi z innego wymiaru, gdzie twoje oczy nie widzą, ale ty wiesz, że łączysz sobie wielowymiarowość i dotykasz ich serc i ich wznosisz. Oni nadal tego nie rozumią, co ty robisz w tym innym wymiarze, ale ty jesteś w służbie dla miłości i z miłości do miłości ty po prostu robisz różne rzeczy. Czasami są rzeczy o ogromnym poświęceniu, co nie znaczy, że to ma dotknąć ciebie, tylko po prostu pokazuje, że miłość potrafi samą siebie poświęcić bardzo dla ego drastyczny sposób, dla ego, a dla miłości nie ma w tym nic drastycznego. Na przykładu natura nasza natura, którą ego osądza, że jest brutalna. Dlatego też się często takiego sloganu używa prawo dżungli, tak? Na przykład ja po swojej kotce urodziła małe
i któreś to, które było ostatnie w miocie, zagryzła. Moje ego się zbuntowało, bo poczułam ten strzał swojego ego, ale jak to? Jak można? I to był moment oderwania się od Boga, od Jego miłości. Ale kiedy z powrotem do tego przyszłam, bo już znam energię, znam swoje pole, poznaję swoją duszę, już zaczynam rozklimiać, jak to we mnie działa, gdzie jest ego, umiem się od niego uwalniać, mimo że też oczywiście, że mi jazdę robi. Też mi robi jazdę, ja tak samo jestem w tym doświadczeniu jak wy. I teraz wracając do tej sytuacji z kotkiem, kiedy się wyciszyłam i uspokoiłam i dotknęłam serca kotki, jej świadomości od środka, która ją prowadziła, czyli miłość, zrozumiałam, że miłość poświęca samą siebie, ponieważ ona ma w sobie mądrość, ma świadomość, ile energii może przez siebie przepuścić, żeby stworzyć pokarm i rozumiała, że ten pokarm musi starczyć dla wszystkich, żeby przeżyły. A ta ostatnia, którą musiała poświęcić, poświęciła ją dlatego, że gdyby ją utrzymała, to innych, to by całości nie utrzymała. Wszystkie inne jej stworzenia byłyby niedożywione, niespełnione i tak dalej, miały jakąś po prostu poboczną dysfunkcję. I to jest właśnie ta wielowymiarowa miłość, której my nie rozumiemy całości, dlaczego ona różne rzeczy robi. I ponieważ nie ma nic poza miłością, więc wszystko, co jest niefajne, dyskusyjne, takie wątpliwe, niezgodne dla nas, że tyle tragedii, nieszczęść i tak dalej, to samo jest miłość, która samą siebie poświęciła, przeżywając jakąś tragedię, żeby nas na przykład czegoś nauczyć, duszę, coś pokazać, uczucia, zrozumienie zawsze jest poprzez doświadczenie. Więc kiedy patrzysz z innego wymiaru, to w tej podróży, której ja jestem bardzo mocno wciągana, to mogę mówić rzeczy, które będą bardzo niewygodne dla ego niektórych z was, czy jakichś ludzi, którzy się jeszcze pojawią. I ja mam pełną świadomość, że podróż to naprawdę jest oczyszczanie się ziarna od plew. Żeby plewy nie ciążyły ziarną, którą muszą wzrastać. Mam nadzieję na wasze zrozumienie, naprawdę nie mam żadnego zamysłu, żeby kogokolwiek urazić. Wiecie, jaki jest zamysł we mnie? Żeby naprawdę pomagać zrozumieć rzeczy, które się będą działy. Że my możemy, nie mamy iść za tymi krzyczącymi, eskalującymi, obgadującymi, atakującymi innych, pokazujących na innych i straszących, że coś jest nie tak, chodź tylko do mnie, żeby przekierować swoją uwagę, czyli dzielić, dzielić, dzielić. My mamy już to widzieć. Przepraszam, mogę coś powiedzieć? To nie jest światło, które prowadzi. Oczywiście, Karolku, już tylko ostatnie zdanie. To nie jest światło, które prowadzi, ponieważ ego będzie tak wywalać niektórym osobom, że będzie się podszywać za prowadzenie prawdziwe, za Boga, za różne przekazy, a ty masz nauczyć się przepuszczać przez serce. Co czuje twoje serce? Czy czujesz jakieś gniecenie, jakiś nacisk, jakieś uzurpowanie sobie nad twoim polem energii czegoś, że ktoś od ciebie czegoś chce? I wtedy zaczniesz prawdziwie widzieć, czy to jest całość, która jest Bogiem, któremu nie zależy na tym, żeby coś od swojego stworzenia chcieć, wziąć, tylko jest to coś, co po prostu zaczyna kroić, dzielić. Także to jest rzecz, na którą naprawdę musimy zwracać uwagę, bo szarpnięcia będą duże, dlatego że mówię, coraz wyższe piętra i ludzie na niższych nie będą widzieć tego zrozumienia, w którym ty idziesz i wielu z tobą, jako prawdziwa rodzina światła. Dobrze, Karolku, to ci oddaję głos. Cześć, słychać mi dobrze? Tak. Tak, jest, okej, dobra. Tak właśnie poczułem ten piękny przekaz, o którym powiedziałaś i chciałem się podzielić też jakby taką cząstką siebie, ponieważ naprawdę ta piękna energia miłości, ta wzrasta i w ogóle ta cała moc wzrasta. I teraz bardzo ważne jest, na czym będziemy osadzać uwagę, ponieważ tym będziemy wibrować i tym będziemy się stawać. I mój rozwój przez ileś tam lat wstecz przeszedł przez jakby całą ścieżkę ezoteryki. Dlatego tak, co co ty, Beatko, mówisz, po prostu dotyka bardzo głęboko do serca, z tego względu, że ja przeszedłem przez
przez jakby całą ezoterykę, przez książki, przez rytuały, przez różnego rodzaju kręgi, spotkania, przez różnego rodzaju wiedzę z głowy mentalnej Marii Magdaleny, przez różnego rodzaju różne, więc jakby ja to wszystko przerobiłem na sobie, gdzie wydałem na to 100 tysięcy i zakończyło się tak, że skończyłem w lesie, klęcząc na kolanach, błagając po prostu Boga o to, żeby po prostu, żeby się to wszystko skończyło i żebym wreszcie poznał prawdę. I dotknąłem tej prawdy po prostu i zacząłem widzieć czuciem, że jest tylko miłość, a to wszystko jest iluzja. I teraz te wszystkie rzeczy ezoteryczne, te wszystkie spotkania, rytuały, kręgi, jest to wszystko, które ma taką jakby wibrację takiego wow, chcę na chwilę i wciąga was jakby w przestrzeń mentalną i w przestrzeń w ogóle astralną, w różne przestrzenie, których z początku jakby się nie zauważa. My jesteśmy jakby tylko tą miłością i tak naprawdę to, co mamy zrobić, to w ogóle zapomnieć o jakichkolwiek kręgach, rytuałach, wiedzy, że nic nie łaknąć, ponieważ jest to euforyczne. Mamy tylko stać się tą miłością i to jest to wszystko, co mamy zrobić. Poddać się jej, nic, totalnie nic, ponieważ każda kolejna informacja, każdy jakiś zachwyt odciągać się od tej miłości. I kiedy już zaczniesz jej dotykać jakby wewnętrznie, to czym większa wiedza, czym to wszystko, to jest po prostu przeszkoda do tego, żeby dotknąć tej miłości w sercu. I ta miłość to jest po prostu ten piękny stan, kiedy ty nic nie wiesz i nie rozumiesz, więc nie masz żadnej presji robienia czegokolwiek, nie masz żadnej presji pomagania. My mamy poddać się tej miłości i robić swoje. I słuchajmy sercem, ponieważ czym zanurzamy się głębiej do tej miłości, to po prostu jak na tacy widać, że to wszystko odciąga. Że każde chcenie, każde jakieś dążenie, takie na siłę, czy euforyczne jakieś chęć czegokolwiek robienia po prostu odciąga. Odciąga cię po prostu od takiej pięknej jak gdyby energii, która jest w twoim sercu. I niczego więcej nie potrzebujesz. I tak jak Agata zapytałaś o tą relację, czy o jakieś dzieci, to żeby one były idealne, to zapomnij o nich, a wtedy staną się idealne i jedynie rozłóż się do miłości. Ponieważ kiedy rozłożysz się do miłości, do Stwórcy, do serca, to wibracyjnie wszystko dookoła ciebie się dostroi do tego, że będziesz szczęśliwie, radośny, piękny i ładny. Nic więcej. I teraz najpiękniejszy rozwój, jaki możemy zrobić, to właśnie i zanurzać się do środka. Bez euforii i przeciwności. Jest to po prostu piękne połączenie z tym źródłem, a świat się sam dostosowuje sam, po prostu. Ja wiem, że to jest odjechane, ale czym bardziej poddajesz się tej energii w środku tego Stwórcy, to ty wszystko widzisz jak na tacy. I podam wam taki fajny przykład, bo tak jak nieraz chcecie swoim bliskim powiedzieć, słuchajcie, no jest ta miłość, jest to wszystko i oni tego nie rozumieją. To czym sięgasz głębiej do serca, tym jest to bardziej odjechane, ale ty bardziej widzisz, że ty masz nic więcej nie robić, że ty nie potrzebujesz niczego więcej, tylko tej miłości Stwórcy, po prostu, stać się tą miłością. A to, co was bolało, te wszystkie lęki, te wszystkie rzeczy trudne, same odpadają, znikają, to jest po prostu odjechane. Ja pamiętam, jak ja miałem tyle lęków, tyle rzeczy wszystkiego i spotkałem się właśnie z Batką 6 lat temu, to jak wibracyjnie zaczęła mi to pokazywać, czyli Bóg przez nią wibracyjnie mi pokazywał, nie słowami, nie tłumaczeniem, delikatnie, ale to było wibracyjnie, nie miałem ze śmiechu wytrzymać. Ponieważ każdy z was tak samo na najgłębszym poziomie teraz ma po prostu taką bekę ze śmiechu, że nie wiem co, sam z siebie, że tak mocno uwierzył w to wszystko. Po prostu. A wiecie, to jest z pozycji duszy? Ona mówi, wow, zauważyłeś to, przybliżasz się znowu do mnie. I to, co Bratko pięknie powiedziałaś, kiedy robisz jeden uśmiech do Stwórcy, on robi 10 kroków do ciebie, a może i 100. Wow, to się samo dostosuje do was. Po prostu to jest tak proste, że to jest nie do uwierzenia. I kiedy najważniejsze jest złapać tę częstotliwość. Tak. I każdy jakby powinien
tylko się z tym łączyć, bo to jest na tacy, bo obojętnie co byście nie robili, czym się nie ekscytowali, to i tak zawsze wrócicie do tego momentu, o którym teraz mówimy. Naprawdę, za rok, za 5, za 20, jeżeli się jeszcze nie zgubicie gdzieś w tych innych przestrzeniach, bo ta energia wzrasta. Nie jest to jakby straszenie, tylko jest to jakby pokazywanie, że jedno będzie się rozpadać, drugie będzie rosnąć. Tak. I zobaczcie, to nie trzeba żadnych książek, nie trzeba niczego. W ogóle to jest dla mnie to jest fantastyczne. Po prostu jak sobie sami to wybraliśmy i skonstruowaliśmy, że po prostu tu w małej izdebce, w tej ciszy i w pięknej pokorze po prostu to wszystko się zadziewa. Nic więcej, totalnie nic więcej. A świat wibracyjny się dostosuje do tego w postaci takiej obfitości, że nawet nie uwierzycie w zdrowiu, w radości, tylko dlatego, że będziecie przy Bogu po prostu przez Twórcę, przy miłości wewnątrz. Super. I jeszcze tylko tak na koniec jedna rzecz, że właśnie uczmy się i prośmy o takie głębokie prowadzenie Jego wewnątrz, tu. Nic nie jest potrzebne, ponieważ ta energia też, nadmierna energia plusowa, to jest też chcenie, nacisk, presja, próbowanie czegoś na siłę, ekscytacja taka po prostu nadmierna, która też nie jest tą miłością, ponieważ to jest wahadło, które zaraz się odbije. I ten dół też, czyli taki cukierkowaty, ach, tak błogo, tak ten, bez ojca też jest jakby przeciwnym biegunem, cisza. Czyli poddanie się tej pięknej energii i nie nadawanie tej formy niczemu i nikomu, po prostu. I zadzieją się takie cuda, że po prostu nie uwierzycie, ponieważ one już są i z głębokiego poziomu każdy się śmieje. Naprawdę, ja to zawsze widzę tak, jak taką totalną bekę i taki śmiech, ogromny śmiech, bo to jest zabawa po prostu. Dziękuję ślicznie. To tak w skrócie, delikatnie po prostu i super. Tak jak poczułem. Super, bardzo dziękuję. Z Karolem. Na to jeszcze mam. Batko. Czekaj, Szymon, poczekaj. Ja tylko spuentuję to, co Karol, bo to jest ważne, bo to fajna energia płynie. Z Karolem się znamy bardzo długo. Jest to bardzo dojrzała dusza. W ogóle dusze, które mają przejścia takich różnych rzeczy, to mamy ogromną mądrość, dlatego że wiemy to, co wiemy i potrafimy innych już uchronić przed rzeczami, które żeśmy przeszli i wiemy, jak to działa. Jak działają różne rzeczy, więc jeżeli nie masz wysubtelnionego pola swojego odpowiednio przy Bogu, to jak fajnie Karol mówił, to nie wyczuwasz jeszcze pewnych rzeczy. Ego to łechcze twoje ego, jeszcze gdzieś tam ono ciągnie do różnych struktur, żeby coś jeszcze, a może przyspieszę rozwój, a może ktoś mi pomoże coś uwolnić. A już w ogóle te uwolnienia, kochani, to jest taka iluzja. Dlaczego? Dlatego, że jedynym uwolnieniem jest stała obecność miłości Boga w twoim sercu. I to jest jedyne prawdziwe uwolnienie. Mogę dodać tylko jedną rzecz do tego uwolnienia, bo tak mi przyszło i to muszę po prostu, bo kto chce to przepłynąć. Bo teraz popatrzcie jedną rzecz. Ja naprawdę znam mnóstwo ludzi, którzy stosują te techniki uwolnienia, a takie, a odczepiania, a tego wszystkiego. I teraz popatrzcie, dobra, uwalniam emocję związaną z matką czy z ojcem. Dobra, i ta rzecz się uwolniła, ale teraz na najgłębszym poziomie jesteś miłością, więc co ty masz uwalniać? Nic. I teraz tu uwalniasz, a tu na najgłębszym poziomie ta dusza tak patrzy i mówi: no przecież on jest tylko miłością, dalej nie rozumie, to podeślę mu kolejne traumatyczne wydarzenie, żeby to zrozumiał. I po prostu jakby miłość nie ma co uwalniać, mamy się tylko rozłożyć w tej miłości i nic więcej. Ponieważ kiedy chcesz coś naprawiać, ale co masz naprawiać, jak jest tylko na najgłębszym poziomie miłość. Więc kiedy jakby poddajemy się tylko tej miłości, ty prowadź i się rozkładamy w tym sercu, tutaj, naprawdę jest to, jakby miał to na przykładzie pokazać, jakbyście uwolnili miliard różnych emocji, to jest dalej marność nad marnościami niż jeden uśmiech Boga w sercu i do Niego, po prostu. Super. Super. Tak, więc puentując właśnie była takie sytuacje, które też Karol przeszedł, ja przeszłam. Ja powiem wprost, poznaj Boga, a zobaczysz, że będzie w Tobie taka równowaga energetyczna, że nie będzie ci się chciało wchodzić w jakieś szaleństwa, bo po prostu zrozumiesz mechanizm
fizyki kwantowej, mechanizm prawa energii, prawa częstotliwości. Jak bardzo ci się nie opłaca odchylać w pewne boczne tory, bo masz, zaczynasz mieć świadomość przez swoje doświadczenie, ile cię kosztuje, żeby powrócić do równowagi. Ponieważ wszystkie wychylenia egzaltacji powodują, że no ja to rysuję, że bardzo robisz duże wybrzuszenia na swoim królestwie światła. I stan bycia szczęśliwym z Bogiem jest o wiele piękniejszy niż sam ze sobą, żeby się z pozycji ego zachwycać różnymi rzeczami. Na ten moment teoretycznie nie jesteś tego w stanie zrozumieć. Nie jesteś w stanie zrozumieć, dopóki nie dotkniesz tej miłości. Dopóki ją nie przeżyjesz, dopóki nie złapiesz tej subtelnej częstotliwości i zrozumiesz, jak cienka jest granica, żeby tą subtelną częstotliwość można bardzo szybciutko tracić. Jak subtelna jest ta granica. I kiedy tą granicę poznajesz, to później się zaczynasz wyrównywać w swojej ewolucji w swoim jednym celu. Miłość. Miłość. To jest wchodzenie do Królestwa Światła, bo tam dostajemy inne częstotliwości w ogóle. Tego to się już po prostu nie da opowiedzieć. I w tym świetle zacząć żyć, funkcjonować. I twoje życie się zaczyna po prostu zmieniać jak magia. Dobrze. Ja na pytanie w ogóle odpowiadałam? Czy to jest jakaś moja treść? Bo wiecie, ja już się po prostu pogubiłam w tym. Tak to płynie. Ale okej. Okay. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. I że to rozumiecie. Bardzo jestem wdzięczna.